Dlaczego mam być ochrzczony? Dlaczego mam być ochrzczony? Myślę, że chrzest jest bardzo ważnym wydarzeniem w życiu człowieka, który oddał swoje życie Bogu, który się nawrócił, a równocześnie jest bardzo pozytywnym takim wyzwaniem, pewnego rodzaju konfrontacją dla tych, którzy na serio Pana Boga nie traktują. Niestety temat chrztu był powodem wielu doktrynalnych różnic i kontrowersji w świecie chrześcijańskim. Z pewnością tak nie miało być. I to nie był Boży pomysł. Biblia mówi, że jest jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Powinniśmy wszystko robić, żeby zachowywać jedność wiary. Jednak chrześcijanie na przestrzeni wieków debatowali, sprzeczali się i doprowadziło do powstania wielu doktryn dotyczących chrztu w różnych denominacjach chrześcijańskich. Od wieków temat chrztu był powodem kontrowersji. Chrześcijanie nie zgadzają się z tym, kto może być ochrzczony. Niemowlęta? Osoby dorosłe? Sprzeczamy się też jako chrześcijanie, jak mają być ludzie ochrzczeni. Czy przez pokropienie, czy przez polanie, czy przez zanurzenie. Dzielimy się również jako chrześcijanie odnośnie tego, dlaczego człowiek ma być ochrzczony. Czy chrzest jest świadectwem tego, że Pan Bóg już dokonał zmiany w moim życiu? Czy też chrzest jest momentem, w którym otrzymuję i odbieram od Pana Boga przebaczenie? Sprzeczamy się odnośnie również tego, kiedy osoba powinna być ochrzczona. Zaraz po nawróceniu? Czy po długim okresie uczenia podstawowych praw wiary chrześcijańskiej? Był czas w historii chrześcijańskiego Kościoła, gdy chrześcijanie nauczali, że tak powiem, nazwę to magicznym działaniem chrztu. Ludzie w pewnym momencie historii, chrześcijanie, doszli do takiego przekonania, że chrzest automatycznie zbawia człowieka. Nawet gdy osoba chrzczona nie ma świadomości, że jest chrzczona. Takie magiczne działanie chrztu. Małe dzieci były chrzczone tuż po urodzeniu, aby mieć pewność, że gdyby nagle coś się stało i one umarły, to byłyby oczyszczone, czy grzech pierworodny był im przebaczony. Dziś mamy wielu ludzi, również w naszym kraju, którzy uznają się za chrześcijan, ale nie ma to nic wspólnego odnośnie tego, jak wierzą, jak żyją. Ale zostali ochrzczeni. Po prostu zostali ochrzczeni, gdy się urodzili, i traktują ten fakt tak, jak traktuje się urodzenie. Urodziłem się w Polsce, więc jestem Polakiem, prawda? Jestem Czechem, Rosjaninem, Ukraińcem, jestem chrześcijaninem. Po prostu jest to część tego mojej tożsamości, tego kim jestem, bo zostałem ochrzczony. W czasie reformacji, gdy ludzie zaczęli głębiej czytać i studiować Boże Słowo, ludzie, teolodzy, czytający, doszli do przekonania, że Pismo nie naucza, że chrzest odradza nas, czy rodzi w nas nowe Boże życie. Nie jesteśmy zbawieni w magiczny sposób w czasie obrzędu chrztu, ale jesteśmy zbawieni przez zaufanie Jezusowi Chrystusowi. A to jest sprawa tego, co się dzieje w twoim i moim sercu, a nie jest to sprawa pewnego obrzędu. Pojawili się, historycznie mówiąc, anabaptyści, sprzeciwiali się temu, ażeby chrzcić małe dzieci. I oni byli znani z tego, że chrzcili ponownie tych, którzy zostali ochrzczeni jako małe dzieci. Później nazwano ich baptystami. Nie chrzcili nikogo, kto najpierw nie zaufał Jezusowi i chrzcili zawsze przez zanurzenie. Niektórzy tak daleko posunęli się w tym sprzeciwie wobec takiego magicznego rozumienia chrztu, że uważali co prawda, że chrzest jest rzeczą ważną i powinniśmy dokonywać tego aktu, bo Jezus to polecił, ale dla tych ludzi chrzest przestał mieć jakieś większe znaczenie. Dla niektórych stał się starym, niezbyt potrzebnym zwyczajem, jakimś takim rytuałem. A co mówi Biblia? Galacjan 3, rozdział 27, wers, cytuję. Bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Chrzest nie jest
jakimś niewiele znaczącym aktem posłuszeństwa ze strony chrześcijanina, ale jest odzianiem, przyodzianiem w Chrystusa. Popatrzmy teraz na Pismo, co ono mówi o chrzcie. Zaczniemy od Ewangelii Mateusza. 3 rozdział, 13-16. Cytuję. Wtedy przyszedł Jezus z Galilei nad Jordanem do Jana, aby się dać ochrzcić przez niego. Ale Jan odmawiał mu, mówiąc, ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie? A Jezus odpowiadając rzekł do niego, ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość. Wtedy mu ustąpił. A gdy Jezus został ochrzczony, wnet wystąpił z wody i oto otworzyły się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego, który stąpił w postaci gołębicy i spoczął na nim. Kilka podstawowych pytań, one często dzisiaj będą padały. Kto był ochrzczony w tej historii, która została przed chwilą przytoczona? Jezus, Syn Boży. Jak był ochrzczony? Kolejne pytanie. Zauważyliście, że tekst mówi, gdy wychodził z wody? Ewangelia Jana, rozdział 3, mówi, że Jan chrzcił blisko Salim. Dlaczego? Bo tam było dużo wody. Dlaczego Jezus został ochrzczony? Co wyczytujemy z tego tekstu? Dlaczego Jezus został ochrzczony? Odpowiedź jest, by zadość uczynić wszelkiej sprawiedliwości. Kiedy został ochrzczony? Gdy miał 30 lat, w momencie, w którym rozpoczynał swoją publiczną służbę. Gdybyśmy nie mieli żadnych innych tekstów, czy fragmentów mówiących o chrzcie w Nowym Testamencie, ten jeden fragment byłby dostateczną podstawą, powodem, by być ochrzczonym. Mamy jako chrześcijanie wstępować w ślady Jezusa, tak? Jezus nie miał potrzeby, by jego grzech był przebaczony, on był doskonały, ale chrzest był dla Jezusa tak ważny, że przeszedł na piechotę 64 kilometry, ażeby przyjść do miejsca, w którym Jan dokonywał chrztu, chrzcił ludzi. On nigdy nie prosi nikogo z nas o coś, czego sam nie jest gotów uczynić. Został ochrzczony po co, mówi Pismo? Aby uczynić zadość wszelkiej sprawiedliwości. 3 lata później, gdy kończył swoją służbę, zanim odszedł do nieba, powiedział swoim naśladowcom, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem, a oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Gdy otworzymy Księgę Dziejów Apostolskich, 2 rozdział, to ta księga pokazuje nam historię pierwszego Kościoła. To, co się działo na samym początku powstania Kościoła. I w dniu Pięćdziesiątnicy 3000 ludzi, w tym jednym dniu zostało ochrzczonych 3000 ludzi. Apostoł Piotr tym tysiącom ludzi obecnym w Jerozolimie powiedział, że wy pomogliście ukrzyżować Bożego Syna. To wyście się do tego przyczynili, ale Bóg wzbudził go z martwych i nadchodzi dzień, gdy ten Jezus będzie waszym sędzią. Wiecie, jaka była reakcja ludzi? Oni się przerazili. Oni byli przestraszeni. Te słowa ich bardzo poruszyły. Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Jeżeli dokonaliśmy tak strasznej rzeczy, to co mamy teraz robić? Odpowiedź, którą w tym momencie otrzymali, jest bardzo ważna. Dlaczego? Bo to jest pierwsza odpowiedź na pytanie dotyczące chrztu udzielona już w tym momencie, gdy dzieło odkupienia zostało dokonane przez Jezusa. Byli pierwszymi chrześcijanami. Piotr nie mówi takich słów, a o nic nie musicie się już martwić, niczego nie musicie czynić, Bóg wszystko dla was zrobił na krzyżu, uwierzyliście, więc jesteście chrześcijanami. To nie była odpowiedź, jakiej udzielił apostoł. Nie powiedział powiedział coś takiego, podnieście wasze ręce, gdy jesteście gotowi uwierzyć w Jezusa. Nie zaproponował im tego. Nie zachęcił ich do powtórzenia jakiejś modlitwy grzesznika czy przyjęcia Jezusa do swojego serca. Nie powiedział im tego. Jego odpowiedź jest zawarta w 38 wersecie. Opamiętajcie się, albo inaczej pokutujcie, odpowiedział Piotr
i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Ten sam rozdział, 41 werset. Ci więc, którzy przyjęli słowo Jego, to znaczy Piotra, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. I kilka tych podstawowych pytań. Kto był ochrzczony? Kto był ochrzczony? 3000 osób, które przyjęły słowo i upamiętały się, pokutowały ze swoich grzechów, odwróciły się od swojego starego życia i swojego starego traktowania Pana Boga. Jak zostali ochrzczeni? Pismo w tym fragmencie dotyczącym chrztu tych 3000 ludzi o tym nie mówi, ale te słowa, które są tutaj spisane, są spisane w języku greckim i najlepsze słowniki greckie mówią, że to słowo baptizo tłumaczą, że znaczy zanurzyć w wodzie, zanurzyć, utopić, pogrążyć. Gdy była burza i statek tonął, to był baptizo. To było zatopienie. I bibliści, niezależnie od przynależności kościelnej, zgadzają się, że oryginalną, pierwotną formą chrztu było całkowite zanurzenie w wodzie. Kropienie, polewanie przyszło dużo później jako pewien substytut, zastępstwo czynione w miejsce zanurzenia w czasie chrztu. Dlaczego ludzie byli chrzczeni? Dla przebaczenia grzechów, mówi ten tekst. I w tym celu, aby otrzymali Ducha Świętego. Kiedy byli chrzczeni? Tego samego dnia. Dzieje apostolskie, rozdział 8. Mamy tu chrzest skarbnika królowej Etiopii. Był Etiopczykiem, był takim prozelitą, takim nawróconym poganinem, mieszkańcem Afryki i przyjechał do Jerozolimy na święto Paschy. On przeszedł na judaizm. Z pewnością w Jerozolimie spotkał wielu ludzi, którzy mówili o Jezusie, o tym, co z nim się stało i że jest Mesjaszem. Ale Jezus z Nazaretu nie pasował do wyobrażenia o Mesjaszu dla wielu Żydów i również prawdopodobnie dla tego Etiopczyka. Jezus został ukrzyżowany, wzbudzony z martwych, był duchowym, a nie politycznym Mesjaszem, na jakiego czekano. I pismo mówi, że ten gościu jechał z powrotem, siedząc na swoim rydwanie i czytał proroka Izajasza. I czytał między innymi taki fragment, jak owca na rzeź prowadzona. Obok był Filip, wysłany przez Ducha Świętego. Duch powiedział Filipowi, idź przyłącz się do tego rydwanu. Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czytał proroka Izajasza. Duch powiedział Filipowi, idź przyłącz się do tego rydwanu. I gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroka Izajasza. Rozumiesz to, co czytasz? Zapytał. Jak mogę rozumieć, skoro nie ma mi kto wyjaśnić? Odpowiedział tamten i poprosił Filipa, aby wszedł i usiał przy nim. Czasami czytamy takie fragmenty pisma i nie rozumiemy. I byśmy w takim momencie, takie mamy pragnienie, żeby się znalazł ktoś, kto mógłby być dla nas pomocą w zrozumieniu przekazu danego tekstu, prawda? Etiopczyk zaprosił do swojego rydwanu takiego autostopowicza, który był na tej drodze, Filipa. I Filip był takim Bożym posłańcem, który był dla niego pomocą. Cytuję, Filip otworzył usta i rozpoczynając od tego fragmentu pisma, głosił mu dobrą nowinę o Jezusie, a gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę i eunuch zapytał, oto woda, co stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip odpowiedział, jeżeli wierzysz z całego serca, możesz. A on na to, wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Rozkazał więc zatrzymać wóz, obaj, Filip i eunuch, zeszli do wody i ochrzcił go. Gdy zaś wyszli z wody, Duch Pański porwał Filipa i eunuch go już więcej nie zobaczył, lecz z radością podążał w dalszą drogą. Ten chrzest był taki mało formalny, prawda? Nie był w kościele, odbył się w pustyni, w jakimś przygodnym miejscu, w bardzo małej ilości wody, bo taką ilość mogłeś znaleźć gdzieś tam w okolicach takich pustynnych. Kto był ochrzczony? Dorosły człowiek, który uwierzył, który usłyszał o Jezusie i uwierzył Jezusowi. Jak był ochrzczony? Tekst mówi, że zeszli obaj do wody i tekst mówi, że wyszli obaj z wody. Dlaczego był ochrzczony? Bo było to dane przez Boga polecenie, by w ten sposób wyrazić swoją wiarę w Jezusa jako Mesjasza. I on był gotowy to zrobić.
Ktoś powiedział, że jeśli jesteś pod silnym wrażeniem, jakimś silnym przeżyciem, tego nie wyrazisz, to to może doprowadzić do depresji, jeżeli to w sobie blokujesz. Gdy jesteś pod silnym wrażeniem, to powinieneś to wyrazić, to, co się w tobie dzieje. Gdy coś jest bardzo śmiesznego, to jak reagujemy? Śmiejemy się, tak? Gdy jesteśmy bardzo zasmuceni, to Pan Bóg dał nam taki sposób wyrazu, jakim jest smutek i są łzy. I często przez to, że nie wyrażamy tych głębokich uczuć i emocji, zaczynamy mieć problemy. Pan Bóg dał pewne sposoby, ażebyśmy sobie z tym w zdrowy sposób radzili. Gdy jesteśmy czymś zaszokowani, to co robimy, jak wyrażamy swoje emocje? Krzyczymy, prawda? Ze strachu na przykład, z jakiegoś zaskoczenia, z przerażenia. Gdy jesteś wdzięczny, to jak reagujesz? Obdarowujesz. Łatwo ci to przychodzi w tym momencie. Gdy jesteś pod silnym wrażeniem, to chcesz to wyrazić. I gdy osoba jest pod wrażeniem tego, że Chrystus, Boży Syn, za nią umarł i ona w to wierzy, to chce to wyrazić. I tym jest chrzest. Bóg zatroszczył się o sposób, w jaki możesz wyrazić swoją wiarę, zaufanie, wdzięczność Jezusowi. Jest nim chrzest. I to daje taką satysfakcję, jakiej nie dają ci żadne inne ludzkie sposoby i ceremoniały. Kiedy Etiopczyk został ochrzczony? Kiedy? Tego samego dnia, w którym usłyszał Ewangelię i w nią uwierzył. Możemy zaglądać do Dziejów Apostolskich, rozdziału 10. Ten fragment mówi o chrzcie Korneliusza, pierwszego nawróconego poganina. Dzieje, rozdział 16, mówi o chrzcie Lidii, pierwszej takiej, no, jakby chrześcijance, sprzedawczyni purpury, która się pochodziła z Tiatyry i się nawróciła. Ten sam rozdział, 16, mówi o chrzcie nawróconego strażnika w więzieniu w Filipii. Chrzest był dla niego tak ważny, że wiesz, kiedy się ochrzcił? W środku nocy. Tak ważnym był dla tego człowieka chrzest. Zajrzyjmy jeszcze do Dziejów Apostolskich, rozdział 22. Jest tu opis chrztu Saula z Tarsu, którego później znamy pod takim, jako apostoła Pawła. Saul nie wierzył w Chrystusa, prześladował tych, którzy byli jego naśladowcami. Wybrał się do Damaszku, aby ścigać, zamknąć chrześcijan. I gdy dojeżdżał do tego miasta, gdy był blisko tego miasta, poraziło go potężne światło, był powalony przez Bożą moc. I dalej tekst mówi, że, cytuję, a ja odpowiedziałem, mówi Paweł, czy Saul, kto jesteś, Panie? I rzekł do mnie, ja jestem Jezus Nazareński, którego Ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. I rzekłem, co mam czynić, Panie? Pan zaś rzekł do mnie, powstań, idź do Damaszku, a tam ci wszystko powiedzą, co ci jest przeznaczone, żebyś uczynił. A gdy zaniewidziałem, od blasku owej światłości, prowadzony za rękę przez tych, którzy ze mną byli, przyszedłem do Damaszku. W innym miejscu, gdy apostoł o tym mówi, to powiedział, że modlił się i pościł przez 3 dni. W Damaszku niejaki Ananias, człowiek pobożny, według prawa, cieszący się dobrym świadectwem, przyszedł do mnie, stanął obok i powiedział, bracie Saulu, przejrzyj. W tej chwili spojrzałem na niego, on powiedział, Bóg naszych ojców wybrał cię, abyś poznał jego wolę, zobaczył sprawiedliwego, usłyszał głos z jego ust, on cię przeznaczył, abyś wobec wszystkich ludzi był jego świadkiem i mówił o tym, co zobaczyłeś i co usłyszałeś. A teraz, dlaczego zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić, obmyj się z twoich grzechów, wzywając jego imienia. Kto był ochrzczony? Saul, który był prześladowcą, a teraz był tym, który uwierzył w zmartwychwstałego Mesjasza. Jak został ochrzczony? Nie wiemy, czy zeszli do wody, ale mamy powiedziane, że został ochrzczony, wzywając imienia Pana. Dlaczego został ochrzczony? Według tego tekstu, aby obmyć się ze swoich grzechów. Kiedy został ochrzczony? 3 dni po tym, jak spotkał Chrystusa, w tym samym dniu, w którym wezwał go do tego Ananias. W tym samym dniu został ochrzczony. Podsumowujmy. Kto ma być ochrzczony?
dlaczego mam być ochrzczony? To jest to pytanie, od którego wyszliśmy. Kto ma być ochrzczony? Ci, co są w stanie uwierzyć, zrozumieć Ewangelię i pokutować ze swoich grzechów. Kto ma być ochrzczony? Ten, kto jest w stanie uwierzyć, zrozumieć Ewangelię i ktoś, kto pokutuje ze swoich grzechów. Jak ma być ochrzczony? Grecki język, wiemy, już używa tego słowa baptizo, znaczy ono zanurzyć, pogrążyć, zatopić. W taki sposób Nowy Testament opisuje chrzest. Pokazuje, że polegało to na wejściu do wody i wyjściu z wody. Rzymian rozdział 6 mówi, że za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć. Dlaczego mamy się chrzcić? Dlaczego mamy się ochrzcić? Dać się ochrzcić. Abyśmy w ten sposób wypełnili wszelką sprawiedliwość. Abyśmy wypełnili w ten sposób polecenie Jezusa. Abyśmy otrzymali przebaczenie grzechów. I jak tekst powiedział, otrzymali Ducha Świętego. Abyśmy w ten sposób wyrazili zaufanie Chrystusowi jako Mesjaszowi, aby nasz grzech był zmyty, abyśmy zaświadczyli, że działa w nas Boża łaska. Kiedy mamy być ochrzczeni? Każdy zapis Nowego Testamentu, który o tym mówi, mówi o tym, że ma się to dziać po tym, jak uwierzyliśmy. Nigdy przed, ale zawsze po tym, jak uwierzyliśmy. Ludzie zadają pytania odnośnie chrztu. Oto niektóre z nich. Czy chrzest jest konieczny, niezbędny do zbawienia? Odpowiadam, nie. Nie jest konieczny, by człowiek został zbawiony. I to nie jest ważne, że ja tak mówię, ale tak ważne jest dlatego, że Biblia tak mówi. Ale jest bardzo ważny, jeśli chodzi o pewność zbawienia. Ten akt chrztu. Byli ludzie, którzy byli zbawieni w czasach Starego Testamentu. Dotyczyło to ludzi żyjących od Noego aż do Łotra na krzyżu. To byli ludzie żyjący zanim nastąpiło zostało zakończone dzieło zbawienia dokonane przez Jezusa. I ci ludzie zostali zabrani, by być z Bogiem, według tego, co mówi Nowy Testament. W Nowym Testamencie mamy ludzi, którzy zostali zbawieni bez chrztu. Jezus powiedział, pozwólcie małym dzieciom przychodzić do mnie, gdyż takich jest Królestwo Niebios, prawda? Dzieci, które umarły zanim mogły cokolwiek zrobić, cokolwiek zrozumieć, czy być odpowiedzialne za swoje decyzje, z pewnością są zbawione. Są ludzie, którzy z powodów problemów psychicznych nie mogą podejmować świadomych decyzji. Czy myślisz, że Pan Bóg z tego powodu, że oni nie mają tej takiej możliwości, że ich skrzywdzi i nie pozwoli im być w miejscu, w którym jest? Gdy nie zostaną ochrzczeni? Pamiętam człowieka, działo się to przez chyba 3-4 lata. Bardzo wykształcony, mądry człowiek, władający 7 językami, międzynarodowy ekspert od spraw transportu, pomysłodawca tego portu lotniczego między Łodzią i Warszawą. Spotkałem się z nim parę razy i to był taki człowiek, ateista, który lubił debatę. Rozmowę, nawet o Biblii, nawet o Bogu, ale stał z tą swoją dużą głową i tym dużym intelektem nad tym słowem, no i wszystkiego, że tak powiem, kolokwialnie nie kupował, o czym ta księga mówiła. I po kilku spotkaniach wiedziałem, że jest w pewnym sensie stratą czasu dalsze takie debatowanie w ten sposób nad księgą. Ale tuż przed obozem otrzymałem telefon od jego jedynego syna. Powiedział, że tato jest na Ojomie, w klinice gdzieś wojskowej w Warszawie. Jest w bardzo złym stanie. Nie chcę nikogo widzieć, że tak powiem, z takich ludzi związanych z Kościołem, ale chciałbym się z tobą zobaczyć. Przyszedłem na ten oddział. Pielęgniarka nie chciała nam dać nawet 4 minut. W końcu ją jakoś tam, że tak powiem, przekonałem, że pozwoliła mi wejść i spędziłem z tym człowiekiem 19 minut, sam na sam. Wiedziałem, że mam mało czasu, że mamy mało czasu, więc powiedziałem trochę o wyznaniu grzechów, powiedziałem, że całe życie to lotnisko i te pomysły związane z transportem to były Bogiem, bóstwem w jego życiu, a teraz pierwszy raz jest totalnie bezradny. I on w pewnym momencie, on miał już pod maską tlenową leżał, zdejmuje tą maskę i mówi, wiesz co, ja bym się chciał pomodlić modlitwą Ojcze Nasz,
ale ja nie znam jej słów. Sędzia międzynarodowych trybunałów, 7 języków. Ekspert międzynarodowy od spraw transportu. Jak miał 7 lat, jego tato zachorował bardzo poważnie. On się modlił do Boga, żeby Pan Bóg uzdrowił jego tatę. Nie stało się tak. I taka była konsekwencja, że żył tak, jak żył. I było tak, że ja mówiłem jedno zdanie modlitwy Ojcze Nasz. On zdejmował maskę tlenową i powtarzał to jedno zdanie. Zakładał maskę, ja następne zdanie mówiłem, on zdejmował maskę, jechał przez następne zdanie. I tak przeszliśmy przez modlitwę Ojcze Nasz. I ja widziałem, że Pan Bóg zrobił coś niezwykłego. On był w tym momencie z nami. 3 dni później umarł. Jego żona zadzwoniła i powiedziała, przyjdź i powiedz mi, co się stało z moim facetem. To nie był ten sam człowiek. Co się tam stało? Nie został chrzczony. Myślisz, że nie ma go w niebie? Wierzę w Boga, który zna myśli i intencje serca człowieka. Dla mnie chrzest jest bardzo ważny w kontekście pewności zbawienia, to już powiedziałem. Nie wiem, czy zauważyliśmy, że bardzo często, gdy Jezus uzdrawiał kogoś, to prawie zawsze prosił tę osobę o wyrażenie swojej wiary. Wyciągnij rękę swoją. Wstań, weź łoże i chodź. Idź, ukaż się kapłanowi. Nałożył błoto na oczy ślepego, poleciłby, poszedł do sadzawki, aby się obmyć w tej wodzie, aby mógł widzieć. I to nie woda uzdrowiła tego człowieka, nawet nie posłuszeństwo tego człowieka uzdrowiło, to Chrystus go uzdrowił, ale posłuszeństwo było takim kanałem dla tej uzdrawiającej mocy Jezusa Chrystusa. I mając to w pamięci, posłuchajmy 2 fragmentów. Pierwszy Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę. Boży to dar, nie z uczynków, aby się ktoś nie chlubił. Tu są opisane 2 części zbawienia. Boża część, którą jest łaska i część człowieka, którą tekst nazywa wiarą. Jesteśmy zbawieni z łaski poprzez wiarę. A jak wyrażamy wiarę? Poprzez to, że zaczynamy być posłuszni słowom Jezusa, tak? Że jesteśmy między innymi posłuszni temu nakazowi Jezusa, który mówi, że mam być ochrzczony. To jest wyraz mojej wiary. 1 Piotra, 3 rozdział mówi tak. Ona jest obrazem chrztu, ta arka, który teraz i was zbawia, a nie jest pozbyciem się cielesnego brudu, lecz prośbą do Boga o dobre sumienie przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Odpowiednikiem tej wody, która utrzymywała na powierzchni Arkę Noego, jest chrzest, który teraz was zbawia. Nie jest on obmyciem się brudu, lecz wyrażonym Bogu pragnieniem dobrego sumienia, odwołującym się do zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W innym tłumaczeniu. Chrzest ciebie nie zbawia. Chrzest nie zbawił nikogo z nas. Jesteś zbawiony poprzez złożenie swojej wiary w śmierci Jezusa na krzyżu zamiast ciebie i zamiast mnie. Za mój grzech, za twój grzech. Nie zbawiają nikogo z nas nasze czyny, ale chrzest jest kanałem dla Bożego uzdrowienia i Bożej łaski, gdy my jesteśmy temu nakazowi posłuszni. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, to co robicie? Zachowujecie moje przykazania. A jednym z Jego przykazań jest to, żebyśmy byli ochrzczeni. Jeżeli z uporem odrzucasz to, by być ochrzczonym, to najprawdopodobniej nigdy nie zaufałeś Jezusowi jako Panu. Najprawdopodobniej nie jesteś zbawiony, jeżeli nie przyjmujesz znaku przynależności, jaką masz pewność, że jesteś częścią drużyny Jezusa? Jaki masz znak, symbol tego, że wierzysz w Jezusa, masz wiarę w Jezusa? Jeżeli twoja wiara jest tak słaba, że nie prowadzi ona ciebie do chrztu, to myślisz, że ta wiara zaprowadzi ciebie do nieba?
Kolejne pytanie dotyczące chrztu. Czy każda osoba, która została ochrzczona poprzez pokropienie, jest zgubiona? Ludzie stawiają takie pytania. Ludzie mówią tak, moja babcia była bardzo wierzącą osobą, ale nie została ochrzczona przez zanurzenie. Czy to oznacza, że nie została zbawiona? Po pierwsze, ważna myśl, ważna refleksja. To nie my decydujemy, kto jest zbawiony, a kto jest potępiony. Złapałeś? To nie my o tym rozstrzygamy i nie my o tym decydujemy, a kto nie, w zależności od tego, czy ktoś został ochrzczony w wodzie, czy nie. Kto o tym decyduje? Pan Bóg. Po drugie, Pan Bóg czyni nas odpowiedzialnymi i będzie nas sądził zgodnie z naszym poznaniem i z naszą reakcją na to, co nam objawił. On zna nasze serca. Żeby to zrozumieć, wyobraź sobie, że twoi dziadkowie prowadzili taki mały wiejski sklepik z warzywami. I to, co im wyrosło na ogrodzie, na polu, sprzedawali, używając takiej dwuszalowej wagi. Później twoi rodzice również prowadzili to gospodarstwo rolnicze i również sprzedawali, używając tej wagi. I ty, gdy stałeś się dorosłym człowiekiem, a twoi rodzice poszli już na emeryturę, przejąłeś ten mały biznes i dalej sprowadziłeś to małe gospodarstwo i sprzedawałeś te warzywa, używając tej wagi. Pewnego dnia przychodzi taki gościu, który jest z inspekcji nadzoru miar i wag, aby skontrolować twoją wagę. I mówi tak. Mówisz, że odważasz ludziom 1 kilogram ziemniaków, buraków, kilogram towaru, ale tak naprawdę ludzie otrzymują 95 deko, a nie 1 kilogram. Czy on mówi, ten inspektor, w tym momencie, że twoi dziadkowie i twoi rodzice, którzy od lat używali tej wagi, byli nieuczciwymi ludźmi? Czy to on mówi? Nie. Ale ty będziesz nieuczciwym człowiekiem, jeżeli nic z tym nie zrobisz, to ci ten człowiek w tym momencie powiedział o twojej wadze. Zaczynasz być odpowiedzialny, bo masz większe poznanie. Biblia mówi, kto może dobrze czynić, a nie czyni, popełnia grzech. Bóg nie skrzywdzi tych, którzy działali według niepełnej wiedzy, której nie posiadali. Ale ważne pytanie, które dla ciebie jest bardzo ważnym pytaniem, co ty zrobisz z prawdą, którą dzisiaj usłyszałeś na temat chrztu, na temat wiary. Jeszcze jedno pytanie. Czy muszę być ochrzczony publicznie w miejscu, w którym widzi to wiele osób? Odpowiedź brzmi nie. Nie musi się tak dziać. Ten Etiopczyk, którego już przytaczaliśmy, to zdarzenie jego chrztu, skarbnik królowej Kandaki, był ochrzczony w obecności prawdopodobnie tylko kilku osób. Ale dlaczego zachęcamy do chrztu w miejscu publicznym? Bo to jest mocne świadectwo. Wiary, zachęty, pokory, pewnej konfrontacji dla innych ludzi, którzy to obserwują. Czasami chrzciliśmy w naszej wspólnocie, gdzieś tam na Zagórnej, osoby niepełnosprawne. To było dużym wyzwaniem dla tych osób, gdy na przykład trzeba byłoby na przykład z wózkiem tą osobę gdzieś tam zanurzyć, czy po tych schodach gdzieś zjechać. I wyobraź sobie coś takiego, że ty nie chciałeś być ochrzczony, bo to było zbyt zawstydzające dla ciebie przeżycie. I w dniu sądu, gdzieś stoisz przed Bożym sądem, tuż za taką osobą, która była niepełnosprawną. A ty w swoim uporze przez całe życie nie chciałeś być publicznie ochrzczony. Wyobrażam sobie, Pan Jezus pyta, jaki masz problem w tej chwili, jaki masz problem? A ty mówisz, no nie byłem posłuszny temu słowu, bo to było dla mnie tak zawstydzające, tak upokarzające. Wiesz, co Jezus by ci odpowiedział? A co myślisz o tym, gdy ja wisiałem na krzyżu? Zbity, sponiewierany, nagi z powodu twojego grzechu. Co o tym myślisz? Ewangelia Marka 16:16 mówi tak. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Biblia nie naucza o chrzcie dorosłych, o chrzcie dzieci. Biblia naucza o chrzcie wiary. Czy uwierzyłeś, że Jezus został przybity do krzyża z powodu twojego
życia z powodu twoich grzechów. Że poniósł śmierć po to, ażeby Bóg Ojciec mógł tobie przebaczyć. Czy w to wierzysz? Jeżeli tak, to cóż stoi na przeszkodzie, żebyś został ochrzczony? Żebyś została ochrzczona. Amen.